W nietypowej scenerii parkingu, ruchliwej ulicy, przenośnych toalet i sypiących się kamienic odbyła się konferencja prasowa dotycząca rozpoczęcia naboru projektów kulturalnych do programu Bydgoszcz ESK 2016. Wybór miejsca spotkania nie był jednak przypadkowy. Przy skrzyżowaniu ulicy Wały Jagiellońskie i Jana Kazimierza stała niegdyś synagoga ortodoksyjnej gminy żydowskiej. Miejsce to świadczy o wielokulturowej historii miasta. Organizatorzy podkreślali, że wiele zakątków Bydgoszczy wymaga jeszcze renowacji. Nasza kultura jest w budowie, jednak do 2016 roku na pewno ze wszystkim zdążymy. Z kolei podczas 40-minutowego rejsu słonecznikiem dziennikarze zapoznali się ze sposobem tworzenia bydgoskiej aplikacji do tytułu Europejska Stolica Kultury. Nadszedł ten moment, w którym musimy jednoznacznie określić, jak będzie wyglądała wizja Europejskiej Stolicy Kultury w Bydgoszczy i regionie kujawsko-pomorskim, bo taki jest ten projekt. Serdecznie Państwa zapraszam do współdziałania, do akcji, która przyniesie nam tytuł Stolicy Kultury w 2016 roku. Nawet gdyby się tak nie stało, to nic nie stracimy na tym, bo te przedsięwzięcia, które podejmiemy teraz wspólnie, mogą tylko nasze miasto do przodu popchnąć. Podczas rejsu niespodziewanie rozległ się dźwięk budzików. Bydgoszcz budzi się do walki o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.